znowu to samo, znowu biegnę, bo coś ciągle każe biec. Chciałabym bardzo, choć na chwilę zobaczyć cię. Piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i producentka muzyczna. Swoją muzyczną karierę rozpoczęła w wieku 7 lat. Nagrane wówczas albumy Natalia oraz Bajki Natalki sprzedały się w milionach egzemplarzy. Na spacer poszłam rano, powie tata. Była i jest fenomenem. Przyznano jej pierwszą platynową płytę w historii polskiej fonografii. W dorosłej karierze nagrała 13 solowych albumów, z których większość uzyskała status złotej, platynowej, a nawet multiplatynowej płyty, którą został nagrodzony album Puls. 25-lecie swojej kariery świętuje wyjątkowym wydawnictwem i trasą koncertową pod kultowym szyldem MTV Unplugged. Córka Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego, żona Michała Dąbrówki i mama trójki dzieci. Od 10 lat jest aktywną ambasadorką stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Natalia Kukulska. A czym dla Ciebie są święta Bożego Narodzenia? Ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu te święta są właśnie zupełnie nie zatrzymaniem, tylko jakimś totalnym szaleństwem, jakimś po prostu niewyobrażalnym wspinaniem się na szczyt swoich możliwości, zmieszczenia wszystkiego naraz, żeby jeszcze to, a prezenty już kupiłaś, a jeszcze to, a co zrobisz, a to już święta. W ogóle wszystko tak przyspiesza, mam wrażenie, na koniec roku. No i tu po raz kolejny właśnie widzisz muzyka. Podaje dłoń pomocną. Łagodzi obyczaje. O, dokładnie tak. Ta rozmowa na kanale Dalej już niedługo. Zasubskrybuj teraz, żeby nie przegapić.